Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, wyjątkowo dzisiaj wybywamy z bagna. Muszę nagrać dla Was ten odcinek jeszcze raz, bo wywalił się po drodze OBS niestety. A co za tym idzie... O matko, mogę to wziąć? Mogę. Co za tym idzie, jestem skazana aktualnie na to, żeby jednak zrobić coś innego, bo naprawdę to, co się podziało fabularnie, no dosyć dużo tego było i szczerze mówiąc nie mam ochoty czytać aż tylu dialogów i powtarzać tego na nowo, plus skupiać się aktualnie na wybijaniu bagna po raz kolejny. Dlatego, moi drodzy, przejdziemy się troszeczkę po świecie zewnętrznym, żeby pozbierać jakieś inne zadanka, które na pewno gdzieś tam na nas czekają. Jest ich parę. Tak naprawdę aktualnie jesteśmy w takim miejscu, że najbliżej nam jest na farmę Karla wziąć questa. Więc myślę, że jak najbardziej będzie to odpowiednia rzecz. I zobaczymy, co Karl może nam zaoferować. Witaj. Hej ty, zaczekaj. Co jest? Szukasz pracy, no tak? Niekoniecznie. Cholera, skąd ja na szybko wytrzasnę nowe osoby? Coś się stało? Przed chwilą zwiali ode mnie Franz, Balint i Kain. Zostawili za sobą tylko list mówiący, że nie odpowiadały im warunki. Najwyraźniej chcieli się dostać na kontynent. Cóż za idiotyczny pomysł. Każdy wie, że żadne statki tu nie trafiają, a tym bardziej odpływają. Nie mógłbyś przypadkiem mi pomóc znaleźć nowych pracowników? Pomogę ci znaleźć nowe osoby. To by mi bardzo pomogło. Jeśli uda ci się przekonać kilka osób, to gwarantuję rekompensatę. To chyba zresztą oczywiste. W porządku, wiesz może, gdzie mógłbym spróbować rozpocząć poszukiwania? W dolnej dzielnicy miasta jest zazwyczaj sporo bezrobotnych. Sprawdź jednak, czy mają jakiekolwiek pojęcia na temat pracy w polu. Nie potrzebuję początkujących. Mógłbyś jeszcze... Tak? Mogę ci zaufać, prawda? Oczywiście. A więc dobra, w razie czego to nie wiesz tego ode mnie. Ten stary pryk Orin ma na farmie kilku knechtów, być może uda ci się ich przekonać. Upewnij się przed tym jednak, że nie są tak lojalni wobec miasta, mógłbyś mieć inaczej poważne kłopoty. Możesz na mnie w tej sprawie liczyć. Czemu nie masz pracowników sezonowych? Pracowników sezonowych? Nie, takie postacie nie postawią nogi w moim domu. Nie rozumiem, całkiem szybko rozwiązałoby to twój problem. Z nimi są same kłopoty. Cóż, Orin ma kilku i ma się bardzo dobrze. Nie obchodzi mnie, co robi Orin. On po prostu wykorzystuje ludzi. I kończy zastanawiając się, gdzie podziały się jego rzeczy. Nie popełnię znowu tego samego błędu, co ten chciwy miejski prostak. Znowu? Czy to znaczy, że zatrudniałeś ich wcześniej? Niestety tak. I co się stało? Szczerze mówiąc, nie lubię o tym mówić. A daj spokój, nie może być aż tak źle. W porządku, ale proszę nie mów o tym nikomu, zwłaszcza komuś z miasta. Cóż, jeszcze kilka lat temu, podobnie jak Orin, co roku zatrudniałem kilka osób do żniw, abyśmy mogli skończyć je na czas. Pomyśl o tym, zaczynałem nawet przed Orinem, stary drań skopiował to ode mnie. W każdym razie do tego momentu wszystko szło gładko, nigdy nie było żadnych problemów. Aż w końcu doszło do paskudnej sytuacji między moimi pracownikami a dwojgiem tych chłystków. Nagle po prostu wszczęli bójkę i nawet zabili jednego z moich ówczesnych pracowników, Marka. I to w środku pracy. Dlatego nie zatrudniam pracowników sezonowych. Zawsze uważnie przyglądałem się ludziom, zanim ich zatrudniłem, ale czasem poznajesz się na człowieku dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Jak doszło do walki? Co się stało wcześniej? Nie było mnie tam, kiedy to się stało. Ale był tam Patrick. Najlepiej byłoby, gdybyś porozmawiał z nim o tej sprawie. A co było potem? Chcieliśmy natychmiast pozbyć się drani. Niestety uciekli nam i więcej ich nie widział. To nawet lepiej dla nich. Nie masz pojęcia, co bym z nimi zrobił, gdybym ich dorwał. Odnośnie pracowników, tak? Udało ci się kogoś znaleźć? Niestety jeszcze nie. Okej, Patryka mam się zapytać, tak? Gdzie jest Patryk? Patryka? Ja przepraszam, ale ja nie znam takiej osoby na tej farmie. Jak Patryk. Albo mnie coś omija. Siema, gąska. Ej, no naprawdę, w sensie... Patryk? Skąd ja mam takiego człowieka?
Okej, okay, no nie wiem. Poszukiwania. Nie mam pojęcia. A może Marant wie coś na ten temat? Nie. Dobra, no to mamy jednego kuścika. W sumie moglibyśmy się udać do klasztoru na chwilę. Do wolnego obozu też myślę, że byłoby warto zajrzeć po jakieś kuściki albo coś w tym stylu. Trochę zaczynam żałować, że nie włączyłam respawnu potworów, ale myślałam, że on będzie trochę na innej zasadzie, bo tak mi się wydawało, ale teraz by się przydały, bo jednak cały czas dostęp do expa byłby dobry. Ale z drugiej strony wybijanie non-stop potworów na tej samej ścieżce też jest nudne, więc z jednej strony dobrze, że nie ma ich tutaj. Dobrze. Tutaj powinniśmy mieć dwa kłeściki z tego, co widziałam. Cześć, Santor. Co słychać? Nie najlepiej, ktoś ukradł mój miecz. Ukradł? Tak, ukradł. Muszę teraz przeszukać cały magazyn, zanim zostanie sprzedany. Jak to się stało? Zawsze nosisz go przy sobie. Jasne, ale czy naprawdę myślisz, że wejdę z nim do łóżka? Nikt nie byłby w stanie spać z takim mieczem przy pasie. Zawsze wkładam go do skrzyni, więc złodziej musiał ukraść mój miecz w nocy. Założę się, że to był Craig. Facet śpi w tym samym pokoju co ja i nikt mnie nie lubił. Z drugiej strony sam ma dobry miecz. Nie wyobrażam sobie, co by z tym zrobił. Zajmę się tym. Byłoby świetnie, może powie ci więcej niż ja. Okej, do Craiga, tak? Mordo. A, Craig jest na dole, okej. Ale ja przyszłam tutaj do innego zioma, tylko że go nie widzę. Dobra, Luka, Fitch, coś tam ciekawego u ciebie? Chyba nic. Jak tam Worin? O, ty oczywiście masz mnie w dupsku. Wojownik. Hej, ty zainteresowany pracą? Oczywiście, o co chodzi? Przyjdź dziś o północy za tawernę, a wszystko ci wyjaśnię. Zrozumiałem. Za tawernę mam przyjść? Okej, ziomo. Niech będzie. Ale pójdziemy do Craiga pogadać. Nie wiem dlaczego, ale pomyślałam o Kordzie, jak gościu powiedział o Craigu, ale przecież Craig jest tutaj na dole. Siemano. Zapisik zróbmy. Miecz Sanforda został skradziony. I myślisz, że to ty go ukradłeś? Wcale się nie myli, tak? Mam jego miecz. I dlaczego mu go ukradłeś? Masz swój własny. Jasne, ale po prostu nie mogę go znieść. Jak myślisz, co się stanie, gdy Flint dowie się, że jeden z jego ludzi właśnie zgubił miecz? Jego reputacja zostanie całkowicie zrujnowana, ale nie do tego dążę. Chcę, żebyś wsadził jego miecz do jego skrzyni. Mogę sobie tylko wyobrazić jego reakcję. Jego skrzynia znajduje się w wartowni na piętrze, więc robisz to? Dobra, daj mi miecz. Wiesz, co robić i wróć, kiedy skończysz. Wartowni na górze, czyli co tutaj jest wartownia? Nie mam pojęcia, powiem wam. Ale ta drabina jest bez sensu tutaj. Nie, no nie tutaj. Wartownia na górze? Świetnie, że przychodzisz. Mam na sprzedaż nowy pancerz, który z pewnością ci się przyda. Jest idealnym wyborem dla takiego podróżnika jak ty, a na dodatek ma porządne właściwości obronne. Dodatkowo wyjątkowa cena, 1000 roperii. Pancerz poszukiwacza przygód. A co masz do zaoferowania? Pas do zręczności masz. W sumie wytrychy bym sobie wzięła od ciebie. Wiecie co? Myślę, że możemy sprawdzić ten pasek. Dzień dobry. Zobaczmy, jakie ma statystyki, bo jak będzie lepszy, to może warto go zachować. Niestety jest gorszy od mojego, więc
Bajojajo nie wykorzystam. F12. Wartownia na górze. Wartownia na górze. Kurde, gdzie ta skrzynia mogłaby być? Może tu? Co to jest kurwa za drabina? A tu jest ten, nie? A to nie jest raczej wartownia. O, jakieś fajne rzeczy tutaj są w ogóle. O nie, jajo polnej bestii, musimy to wyrzucić jak najszybciej. Co to za pierścień? A, bracia z kasty, dobra. Ale jajka wywalamy. Alt. Nie chcemy tego. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Ej, ale zajebisty kufer. Ale gdzie jest wartownia? Raczej nie tutaj. A może tu? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu jest coś zamknięte. Domyślam się, że... muszę Santora okraść, nie? Nie no, mogę mu oddać po prostu. Mam twój miecz. To naprawdę mój miecz, gdzie był? Craig go ukradł, chciał mnie wykorzystać, żeby przykrzyć ci życie, ale wolałbym tego nie robić. Ten drań może doświadczyć czegoś niemiłego. Chciałbym rozbić mu zęby. Czemu tego nie zrobisz? Atakowanie członków obozu jest zabronione. Jedyną opcją byłaby walka na arenie. Czy możesz przygotować walkę na arenie? Ja muszę stać na straży. Co mam przygotować? Powiedz Gorokowi, żeby zaaranżował pojedynek między mną a Craigiem. Powinieneś także obstawić u niego wynik walki. Możesz na mnie polegać. Widziałem kiedyś tego gościa na arenie. On jest słaby. Więc powiedz Craigowi, że go wyzywam. Powinien zgłosić się do Goroka, inaczej walka nie może się odbyć. No to ruszam w drogę. Ja myślę, że możemy tak zrobić. Sandor chce walczyć z tobą na arenie. To znaczy, że musiał się domyślić, że to ja za wszystkim stoję. Może powinien był zachować swój miecz, ale co tam. Pójdę prosto do Goroka i zgłoszę się do walki. Okej. Gorok, coś mogę z tobą? Czy to panowie sypsami? Sandor i Craig chcą walczyć na arenie. A więc będzie walka. Dobra, dobra, wszystko zorganizuję. Myślę, że mogą walczyć. Daj mi znać, jeśli chcesz na kogoś postawić. Mam nadzieję, że ci się uda. Chciałbym obstawić. Czy ja też mogę obstawiać? Tak, możesz się założyć. Santor. Stawiam na Santora. Niech będzie. A teraz poproszę 50. Okej. A oni się już leją, czy co? No, leją się. O kurde. Niestety przegrałeś, twoje ropery zostaną ze mną. No nie. Wygrałem, czyni mnie to bardziej szczęśliwym. Jest to dla mnie warte 150 roperii. Oto 150. Przegrałem, jak to możliwe? Przegrać z Craigiem? Zejdź mi z oczu. Co ty jesteś, jakiś niepoważny? Ja przepraszam bardzo, ale co tu się stało? Matko Bosko, co za quest?
Kurde, no tak się nie robi. W sensie, co ja mam zrobić, żeby on wygrał? Mam mu kurwa pomóc? Serio, ja się tutaj zapisałam. Dobra, masz ten miecz. Zabieraj to. Sam przygotować. Dobra, idziemy do Craiga. Kurde, no nie podoba mi się to bardzo. To jest takie machlojstwo, jak nie wiem. Santor chce walczyć, bla 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 bla. Okej. Walka Craiga i tego. Zapisz. I obstawimy, no. Chciałbym obstawić. Nie, czy ja też mogę obstawiać? Dajmy na Craiga. Masz mój zakład, Roperi. Czekam, kurde, lejcie się. Dobra, odbieram zakład. Gratulacje, oto twoje 100 Roperi. Przegrałem jak to możliwe, normalnie. Wygrałem, czyni mnie to bardziej szczęśliwym. Co tu się kuźwa stało z tym za... Ej, naprawiłam zadanie. Zaraz, co tu się stało? A, dobra, wiem, okej. Okej, nieważne. Mamy questa zrobionego. Dobra, idziemy się przekimać, bo gościu chciał się za tawerną spotkać. Więc jak najbardziej... do północy może. Ojej, powiem wam, że niektóre te questy naprawdę rozwalają mózg i faktycznie trzeba na nie po prostu uważać. Okej, za tawerną, tak? Zobaczmy. Miło, że przyszedłeś. A teraz powiedz mi, co to za praca. Obserwowałem cię, odkąd przyszedłeś do obozu. Ale nie mów o tym nikomu, okej? Jeśli to zrobisz, będę musiał cię zabić. Znam wystarczająco dużo ludzi, którzy podrżnęliby ci gardło, nawet gdybym był w więzieniu. Okej, praca wygląda jeszcze bardziej zachęcająco. Widzisz, skup się i słuchaj mnie uważnie. Gildia zabójców? Nie ująłbym tego w ten sposób, ale tak, coś takiego. W takim razie co lub kogo powinienem wyłączyć? Na początku nie dowiesz się, kto do nas należy. Dam ci list z twoim zleceniem. Czy wszystko zrozumiałeś? Zamknij się, wykonaj robotę, a potem wróć do mnie i opowiedz o wszystkim, okej? Dobra, tak zrobię. Cóż, oto list. Okej, Lukas, w porządku. W mieście przybywa handlarz o imieniu Matthias. Ten kłamliwy gnojek robi przekręty wraz ze swoim partnerem, a wszystko ląduje w jego kieszeniach. Jego partnerzy biznesowi nie widzą ani grosza, podczas gdy on upija się wieczorami w tawernie Johanna. Chcę, abyś przekazał mojego ostatni trunek, którym będzie zatruty Jean. Nagroda 300. Okej, zapytać tamtejszych ludzi o cel. Czyli do tawerny, mówiąc wprost, wracamy, tak? Dobra, to myślę, że możemy robić kimę do rana. Weźmiemy Ardama i polecimy do miasta. Sporo tego wszystkiego wam powiem. A Ardama oczywiście nie ma. Lecimy do południa, może już będzie. Dzień dobry. No i jak na złość też go nie ma. Jak mnie to irytuje naprawdę w tym modzie.
Postać od szybkiej podróży powinna do cholery jasnej stać non-stop w tym samym miejscu. A nie, kurde, balansować, łazić. Cholera wie gdzie. Ja już zdążyłabym szybciej tam na piechotę dobiec. No i Ardam jest gdzie? Nie ma go. No nie ma go do cholery jasnej, no. Czemu te postaci, kurwa, znikają? To samo się dzieje, kurna, z Markusem. Nie wiem, może o 15 go znajdę. Proszę. Bo naprawdę, nie ręczę za siebie. Gdzie on jest? Powiedzcie mi, że on tu stoi. Oczywiście nagle dzisiaj go nie ma. Cześć Farin, w ogóle widzę, że udało ci się wrócić. Dobra, śpię do rana jeszcze raz. Kurde, spróbuj gdzieś iść. Stój tu. Wracamy do miasta. Gnoju jeden. Matko bosko, naprawdę, nie? O, już mi nie dajesz rzeczy. Spoko. Dobra, moi drodzy, zróbmy tak, że zajrzymy do Garota, oddać mu parę rzeczy. Czyli skórki głównie sprzedać. Świetnie, że przychodzisz. Mam na sprzedaż kilka nowych zbroi, które na pewno się przydadzą. Są idealne dla poszukiwacza przygód, takie jak ty. 800 roperii. Ubranie podróżnika. No nie wiem, ale mam nowe skóry. Skórę trolla, proszę bardzo, za 180. Dzik i wilk. A widzę, że nie miałam jakoś dużo tych skórek. Myślałam, że będę miała więcej. A Lucy got. Odebrać robobole. 7 roboboli. Git, majonez. Możemy lecieć w takim razie do tawerny Johanna i ogarnąć sprawę. Dzień dobry, witam. Pani zamożny obywatel. Tutaj widzę, że jest młyn jak zwykle. Idziemy. O, widzę, że się obraz zmienił. To co, może samego Johanna spytamy na samym początku? Aha, nie ma go jeszcze? Dziwne. Hej. Znasz nie jakiego Matiasa? Tak, jest tu każdego wieczoru i spotyka się z różnymi ludźmi. Co za typ? Nie wiem, większości nie znam. Są tacy, którzy również mieszkają tu w mieście, ale prawie nikogo tu nie znam. Czy któryś z nich wydał ci dziwny? Nie całkiem, ale spotkał się z rekrutem, którego nigdy tutaj nie widuję. Co masz na myśli? Cóż, jest rekrutem, ale nie widzę go na zewnątrz w ciągu dnia. Jest tam tylko wtedy, gdy jest też Matias. Czy wiesz, kiedy się spotykają? Nie, ale masz szczęście, właśnie wchodzi. Wygląda trochę przerażająco, nie sądzisz? Tak, masz rację, ale muszę z nim pogadać. Przyjemność po mojej stronie. Hej ty, mam do ciebie kilka pytań. I dlaczego miałbym na nie odpowiadać? To teraz uważaj, bohaterze. Wiem, że robisz interesy z tą miernotą Matiasem. Brudne interesy. Poza tym nigdy nie jesteś na swoim posterunku, więc albo pomóż mi, albo porozmawiam z Argosem o twojej służbie. Spokojnie, stary. Nie ma powodu, żeby iść z tym do Argosa. Co dokładnie chcesz wiedzieć? Jakie interesy robisz z Matiasem? Sprzedaję mu całe moje ziele, on sprzedaje je ludziom. Później dostaję swoją część, ale do tej pory nic nie dostałem i dlatego dzisiaj się z nim spotykam. Cóż, mogę ci już teraz powiedzieć, że nie zobaczysz żadnych pieniędzy. Co masz na myśli? Żaden kupiec jeszcze niczego nie dostał. Robicie w konia. O, obrzydliwy palacz, zaraz zrobię mu piekło. Czekaj, mam lepszy pomysł. Wrócisz tam, gdzie zwykle bywasz, a ja spotkam się z nim i zamienię z nim słowo. To brzmi bardzo ciekawie, podoba mi się to. Zrób to, ale możesz pozwolić odejść temu człowiekowi. Nie możesz pozwolić, ale najpierw... On nic ci nie da. W takim razie ty musisz je zdobyć. Nie obchodzi mnie jak, ale chcę zobaczyć pieniądze. Ile kosztowało? 200 roperii. Odzyskam, ale najpierw pogadam z Matiasem. Gdzie jest? W knajpie Morgana. Jestem tam przez większość czasu i palę. Mogłem się domyślić.
Po prostu podrzuć tam moje pieniądze i będzie dobrze. Zrobię to. Kiedy się z nim spotykasz? Będzie to o 22. Ja już znikam. Do zobaczenia. Okej, tylko wtedy mogę z nim porozmawiać. Dobra, to idziemy spać. 22. Niech i tak będzie, 22. Dobra, bo tu się doraz pluła. Najlepiej to chyba iść spać do Paginy, do tego jej hotelu. Bo tam mnie przynajmniej nikt nie wyrzuca za drzwi. Cześć. Okej, chyba się dobrze masz. Z tego co widzę. Okej, idziemy w takim razie spać do... Do 21:00 myślę, że będzie dobrze się przespać. Skrzyneczka. Samą wodę ukradłam. Dobra, ale pochodnia się też przyda. Dzisiaj sporo widzę nocnego chodzenia. O, siema. Chwila. Jak interes? Dobrze, ale mogło być lepiej. Odkąd do portu nie przybijają żadne statki, coś tam. Pohandlujmy w ogóle, zanim jeszcze żyjesz. Sarna, szarlotka. Okej. Okay. Jeszcze cię okradnę. Dobra, on widzę, że idzie chyba do tego, na miejsce spotkania. Więc my też pójdziemy. Słyszałeś, co ostatnio Johan i Pagina, że ciągle się kłócą? Któregoś dnia krzyki były tak głośne, że słychać było wszystko nawet na ulicy. Ostatnio Johan zajmował się wyłącznie prowadzeniem swojej tawerny i dlatego prawie się nie widują. Pagina czuje się zaniedbana i oskarża Johana o chciwość i o oziębłość. Ta dwójka jest małżeństwem od wielu lat, ale nie układa im się tak jak wcześniej. Okej, dzięki za info. Kto pytał? Lydia, bo nie wiem. Dość prosta. W sumie możemy sobie pookradać ludzi. Póki czekamy na Matthiasa. Zobaczmy. Jest już 22? Jeszcze nie ma. Okej, okay, usiadł sobie. Hej, ty. Co ja mam zrobić teraz? Okej, okay, nie wiem, co mam z nim zrobić. Dość prosta kradzież. 38. Vanadium. Kim są ludzie, o których wspomniałeś? Beren i Luthien? Dobra, dobra, nie będziemy już o tym gadać. Chciałam z nim... Mogę w czymś pomóc? Jak dobrze znasz się na wyższej alchemii teorii materiałów? Tylko podstawy. Tak myślałem, ale może nadal możesz pomóc? Czytałem kiedyś o kulturze polnych bestii. Małe bestie wylęgają się po kilku dniach i szybko rosną, jeśli znajdą wystarczającą ilość pożywienia. Oczywiście są też wolne i rosnące gatunki, ale interesuje mnie przyczyna tego szybkiego wzrostu. Co mam zrobić? Podejrzewam, że ma to coś wspólnego z jajami królowej polnych bestii. W jakiś sposób w jajach przechowywana jest specjalna substancja alchemiczna, która pozwala polnym bestiom szybko rosnąć. Więc oczywiście chcę zbadać jedno z tych jaj. Gdzie znajdę jaja? To najtrudniejsza część. Królowe polnych bestii są rzadkie. Przez większą część roku leżą uśpione, zakopane pod ziemią, nie do wykrycia. Więc przy odrobinie pecha nie mam żadnych szans na znalezienie jednej? Nie wiem i nie znam też nikogo, kto by wiedział. Najlepiej od czasu do czasu odwiedzać pole kukurydzy i wypatrywać królowej. Ale nie martw się, nie spodziewam się, że będziesz w stanie przynieść mi takie jajo. Dlatego nie rób sobie zbyt wielkiej nadziei. Okej. Okay. Barim, siema, dość prosta kradzież.
25. Krąs. O, krąs tutaj jest. What the fuck? Vestito. Siema. Masz ryzykowną kradzież. Hej, ty. Tu w sumie widzę, że wszyscy praktycznie przychodzą wieczorami. Johan, siemano. Słyszałem o twojej kłótni z Paginą. Tak, do cholery, nie wiem już co robić. I moja żona jest zła, bo cały swój czas muszę poświęcać gospodzie, przez co nie mam dla niej czasu. Któregoś dnia oglądałaś nawet za tym kobieciarzem Chrystusem. Jeśli tak dalej pójdzie, to zostanę pośmiewiskiem całego miasta. Czy nie mógłbyś zlecić zastępcy prowadzenia gospody i zrelaksować się z żoną przez kilka dni? To absolutnie niemożliwe, bez mnie gospoda nie będzie tak działać. Poza tym nie znam odpowiedniego zastępstwa. A jak dla odmiany dasz swojej żonie romantyczny prezent? To ją zaskoczy i pokaże jej twoją wdzięczność. Oczywiście to byłby dobry pomysł, ale co powinienem jej dać za prezent? Czy możesz mi pomóc znaleźć odpowiedni prezent? Oczywiście zwrócę poniesione koszty, a do tego dodam nagrodę. W porządku, pomogę ci. Dzięki, nie będziesz żałował. Alkoholu ryzykowna. Co to znaczy? 48. Ej, na luzie możemy. Owocówkę wzięłam od niego. Gin. Wino, miodowy tytoń ma. Ciekawe. Robin, siemano, dość prosta kradzież. 22 zręczności. Rolf już okradnięty. A tutaj siedzi... O, a Hus też tutaj przychodzi pić? Diabelsko trudna, to raczej sobie odpuszczę. A to jak Vestito jest ryzykowny, to ciekawe jak bardzo. 44. To nie takie ryzykowne. Widzę, że z tym Matiasem nie mogę gadać na razie. Chyba trzeba będzie go najpierw... A trudna kradzież? 68 zręczności. No aż tyle to nie mam. Hej, ty. Dość prosta kradzież. 30. Okej. Dobra. Powiem tak. Jeszcze jest Henryk. Dość prosta. 21. Dobra. Wiecie co? Spadamy stąd chwilowo. Pójdziemy do Neodyma. Bo mamy go otruć ginem, nie? Możliwe, że muszę już zdobyć gin najpierw, a potem dopiero, wiecie, spotkać się z nim. Ale tak na oczach wszystkich go zabić, to trochę słabo by było. No ale nie wiem, zaraz zobaczymy, czy... No, Odym coś pomoże, czy niekoniecznie. Jak widzicie, w świecie zewnętrznym też jest dosyć sporo zadań. Dzień dobry bardzo, witam. Wstawaj, mordo. Kogo do mnie przysłałeś? Co masz na myśli? Snoba z olejkiem z Velaisu. Człowieku powinieneś był mnie ostrzec. Prawie pęknąłem, kiedy zachwycał się olejem. Zostawił jednak niezłe pieniądze, taki gwizdek. Dlaczego znowu się na mnie gapisz? Trucizna czy kolejny środek nasenny? Trucizna bez smaku. Wyszedłem z interesu po tym, jak moja trucizna została użyta do morderstwa. Więc do czego ci ona potrzebna? Magowie w klasztorze tego potrzebują do badań. Co to za badania? Myślisz, że mi powiedzą? Jestem tylko chłopcem na posyłki. Powiedzieli, że powinienem udać się do ciebie, ponieważ jesteś w tym dobrze zorientowany. To jest poprawne. Chyba jako jedyny na całej wyspie mam zaawansowaną wiedzę na temat trucizn. W porządku, zrobię im truciznę, ale najpierw potrzebuję składników. Jakiego rodzaju? Oto lista. W porządku, przyniosę je. Oto składniki. Dzięki, poczekaj chwilę. Oto ona, zanieś ją do magów. Mam nadzieję, że mogę w ten sposób pomóc. Dzięki, przyjacielu. Naprawdę. A ryzykowna kradzież. 53. Mam tyle, nie? Mam. Udało się. Dużo dostaliśmy za tą kradzież. Janora, widzę, że 33.
Nice. To co, idziemy go otruć, nie? Powinien jeszcze być chyba w knajpie, bo była mowa, że pije całą noc, więc miejmy nadzieję, że jest tam faktycznie, a nie udaje, że go nie ma. Ach, i oby się udało wszystko, oby się udało. Niestety dzisiaj bieganie trochę po nocy. Cześć, Ajet. Przejdziemy sobie tędy, przez targowisko. Będzie trochę szybciej. Dzień dobry. A Jackass? Mogę cię okraść? Ryzykowna kradzież. 42. Troszeczkę sobie też tutaj dobijemy XP-ka. Czy ja dobrze poszłam w ogóle? Nie. Oczywiście, że nie. Dobra, tędy. Vanadium sobie już idzie. Co ja mam do cholery jasnej zrobić? Trochę to dziwne. Mam truciznę. Jak interes, bywało lepiej. Odkąd do portu, bla bla bla. To już gadaliśmy, a handel? Nic nowego nie mogę z gościem zrobić. To jakiś bug, czy co? Nie mam zielonego pojęcia. O nie, pochodnia mi się wypaliła. Pochodnie, proszę. A miły podarek? Podejrzewam, że najlepsza była biżuteria. To najlepiej by było iść z tym do Donatella, nie? Ach, biegamy tak po ciemku dzisiaj. Ale dobra. Rekrut. A Donatello gdzie? Nie śpi chyba, nie? Powiedz mi, czy przypadkiem nie zajmujesz się biżuterią już od dawna? Wiesz może, co sprawiłoby damie szczególną przyjemność w prezencie od męża? Cóż, jest kilka możliwości. Oczywiście zwykły srebrny pierścionek z grawerem też się nadal przy niewielkim budżecie. I jeśli może być trochę drożej, prezent wykonany ze złota jest lepszym wyborem. Szlachetny łańcuszek lub pierścionek wykonany ze złota jeszcze bardziej ucieszy serce kobiety. A jeśli chodziłoby o damę serca do złotej biżuterii, dodałbym kamień szlachetny i grawer. Nie ma co do tego wątpliwości. Niestety kamienie są rzadkie i drogie w tym kraju, ale może je znajdziesz u jednego z handlarzy na rynku. Podobno nawet w kopalni złota jest kilka takich skarbów w żyłach złota. Jeśli jesteś dobrym poszukiwaczem, możesz spróbować. Może będziesz miał szczęście. Mogę wtedy wyciąć i użyć surowego kamienia szlachetnego. Biorę tylko 500 droperii za całą robotę. Zrób złoty pierścionek. Dodaj mi złoty pierścionek, kamień szlachetny i 500 droperii. W porządku, jutro będziesz mógł odebrać gotowy pierścionek. Okej, ty jesteś ryzykowny. 50. Klucz Donatello. Klucz? A po co mi klucz? Ej, to jest mega dobre pytanie. Po co mi klucz Donatello? Do czego mi? Chyba, że do tego kufra, co? Znaczy, ja kliknę, ale wiem, że mnie pobiją. Ale chcę zobaczyć. Chyba tutaj. Bo skoro mam klucz, to mi teraz pokazuje kufer na zielono, nie? Bardzo możliwe, że tak jest. Ale nie jestem pewna teraz. Dobra, my nie będziemy tego oczywiście robić. Sorry, że się prześpię z tobą bezpośrednio. Ale mordeczko, no... Serio nie odstąpisz mi tego łóżka? No, oczywiście, że odstąpisz. Będziemy spali razem. Dzisiaj co ty na to? No, już cię nie ma, stary. Dzień dobry. Hej, ty. Czy pierścionek jest gotowy? Nie, potrzebuję więcej czasu. No jak to więcej?
To ja się kimnę jeszcze raz. Bo dlaczego by nie? Ach, może teraz już będzie zrobiony. Hej, ty. Pierścionek gotowy? Tak, trzymaj. Gdy odwrócisz wnętrze do środka, to zobaczysz delikatny grawerek dla mojej najpiękniejszej. To sprawi radość każdej kobiecie. Wygląda wspaniale. Dzięki za pochwałę. Okej, mordo. Czekaj, czekaj, czy ty masz właśnie szczura na... Zajebiście, mordo, naprawdę. Pracuj tak dalej. Dobra, lecimy. Trochę powinnam pobiec w drugą stronę, nie tędy. Ależ trudno. Zrobiłam właśnie kółeczko. No, taki jogging. Dobra, idziemy w takim razie do Johanna. Przypomniało mi się, że też w dolnej dzielnicy musimy poszukać ludzi, którzy by chcieli pracować dla Karla. I siup. Johan? Gdzie Johan? Mordo, gdzie jest twój ziomal? Tak, tak, nie mogę zostawiać tawerny. No widzę, naprawdę. A może jest w domu? W sumie może być w domu. A ciebie mogę okraść? Ha, mogę, prostaku jeden. Lepiej sobie idź. Ryzykowna kradzież. 40. I bailando. Aha, chciałam iść do tej paginy. Cześć. Dość prosta kradzież. Słyszałem o twojej kłótni z Johanem. Daj mi z tym spokój. Okej, czyli ty nie chcesz gadać, rozumiem. Mam dla ciebie No co jest? Czemu ja mu tego nie mogę dać? Aha, no. Ja pierdzielę. Z jednej strony ta gra jest logiczna, a z drugiej kompletnie nie. Kompletnie nie. Mogę cię otruć tutaj? Nie mogę. Dobra, idziemy do dolnej dzielnicy. Bo nie wiem, co mam zrobić z tymi questami. Ach, nie wiem. A mogę okraść Argosa? Dobrze, że przyszedłeś. Jesteś oskarżony o kradzież. Co ty do mnie pierdzie... 300 roperi. Masz. Gra mi doświadczenie zabrała. Z jakiej racji? Przecież ja nikogo nie okradłam. Boże, ale głupota. Ja nie wiem, o co chodzi. Przecież naprawdę opłaciłam już wszystkie możliwe grzywny. Naprawdę wszystkie możliwe grzywny. O, tu się aż zapiszę, wam powiem. Bo w teorii mam tyle zręczności, ale w praktyce boję się, że nie zadziała. Ryzykowna kradzież. Księga doświadczenia. Zabrałam mu. Dobra, tylko 250 expa, jesteśmy w plecy. Może być. Ale ja mam czasami naprawdę wrażenie, że te kradzieże są jakieś takie z dupy. W sensie nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, że... Hej, kim jesteś, staruszku? Jestem lokalnym gawędziarzem. Nazywaj mnie Graham. Jakie znasz historie? Mógłbym na przykład powiedzieć o konserwatio? Okej. Okay. Podobno warto z nim pogadać, więc zróbmy to. Opowiedz mi historię. Za jedne 50 roperi możesz posłuchać.
O konserwatio. Na świecie jest kilka osób, które potrafią rzucać czary bez ograniczeń związanych z magią run. Formę tę nazwano starą magią. Ci, którzy nie zostali sprowadzeni na ten świat przez bogów. Takich wybrańców nazywano konserwatio. Umiejętności konserwatio to nie te, które można się nauczyć poprzez szkolenie. Rodzi się z tym darem i niesie go ze sobą aż do śmierci. Z czysto magicznego punktu widzenia jest to korzystne, ale z punktu widzenia społeczeństwa na świecie żyje prawdopodobnie tylko pół tuzina konserwatio. Spokojne i filozoficzne życie nie jest możliwe dla tych dziwaków. Jesteś inną osobą, kimś, kto może ukształtować prawie wszystko na świecie oprócz siebie, by być fragmentem jedności. Mówi się, że w całej historii konserwacji trzymali się z dala od konfliktów, aby nie zakłócić równowagi. Oczywiście wyjątki potwierdzały regułę, ale to już inna historia. A opowiedz o Berenie i Luthien. Więc chcesz, żebym ci opowiedział historię Berena i Luthien? Posłuchaj uważnie, ponieważ nie ma smutniejszej historii niż ta. Ma przypominać się nam wszystkim, że ani złoto, ani władza nie są w stanie wypełnić pustki pozostawionej przez złamane serce. Chyba nawet najstarsi mieszkańcy Asun nie pamiętają księcia Berena, który rządził tu prawie 100 lat temu. Jak to było w zwyczaju szlacheckiej rodzinie książęcej, odziedziczył pozycję po swoim ojcu, którego dziadek został osobiście postawiony na tym urzędzie przez króla. Jednak w przeciwieństwie do większości książąt, dla których nic nie było ważniejsze niż własny skarbiec, serce Berena nie było z zimnego, twardego złota. Był zakochany w Luthien, córce skromnego rzemieślnika ze skromnej z środkowej dzielnicy. W oczach innych szlachciców z górnej było to oburzające, ponieważ wszyscy mieli nadzieję, że uda im się wrzenić jedną ze swych córek w rodzinę królewską. Ale nikt nie odważył się publicznie postawić księciu, ponieważ był on bardzo bliski króla i miał niezachwianą pozycję. Książę nie musiał więc ukrywać swojej miłości, mógł iść za głosem serca, zaręczył się z Luthien. I tak oto zbliżał się dzień ślubu, a Luthien w towarzystwie nowicjuszek z klasztoru i kilku szlachetnych dziewcząt z Górnej została wysłana do akademii, aby przed ślubem przejść rytualne oczyszczenie. Ale kiedy szły wzdłuż formacji skalnej w pobliżu mostu w drodze powrotnej z klasztoru w kierunku miasta, zerwała się lawina kamieni i pogrzebała pod sobą orszak weselny. Luthien i cztery inne dziewczyny nie przeżyły wypadku. Kiedy Beren otrzymał wiadomość o tragedii, wpadł w szał i oskarżył szlachty z górnej dzielnicy o udział w tragedii. Ale kiedy zobaczył ich smutek, ponieważ oni również stracili córki, czuł się tak zawstydzony i poddał się własnemu żalowi. Po połowie roku dał się nawet namówić na ponowne małżeństwo, tym razem z bogatą córką kupca z górnej dzielnicy, ale małżeństwo nie było szczęśliwe, książę był zbyt pogrążony swoją stratą. Nie był też już zainteresowany ważnymi sprawami rządowymi Asun, wycofał się coraz bardziej i widziano go nocą spacerującego ulicami miasta ze zwierciadłem Luthien, której imię szeptał do siebie wyraźnie zdezorientowany. Kiedy doniesiono królowi, co dzieje się w Asun, nie miał innego wyjścia, jak obalić księcia i mianować nowego. Z powodu dawnej przyjaźni zaproponował Berenowi przeprowadzkę z nim do stolicy, jednak Beren wolał zostać w mieście. Odtąd często widywano go wałęsającego się po mieście, zawsze szepcząc do siebie imię swojej miłości. Aż pewnej nocy, niedługo potem, jak rekruci ogłosili na rynku północ, rozległ się krzyk. Ludzie natychmiast przybiegli i zobaczyli, co się stało, których wielu wydawało się, że rozpoznali głos byłego księcia w krzyku. Ale tego nigdzie nie było widać, także następnego dnia i następnego po tym, jakby został pochłonięty przez ziemię. Od tego czasu nikt go nie widział. Niektórzy mówili, że ukochana zabrała go do siebie, ponieważ nigdzie nie było widać krwi. Inni mówili, że z desperacji rzucił się do studni, ale nie było odpowiedzi, gdy ktoś do niej krzyknął. Cokolwiek się stało, księcia nigdy więcej nie znaleziono. Ówczesny król Lalwani mianował nowego księcia z kontynentu, który ożenił się z owdowiałą żoną. Mimo małżeństwa z Berenem nadal była nieskalana. I tak mijały lata, tragiczna historia Berena i Luthien powoli, ale nieuchronnie stała się legendą. Tylko od czasu do czasu o północy na rynku słychać stłumione krzyki. Większość twierdzi, że to górski wiatr, jakże charakterystyczny dla naszego regionu, wiejący alejkami, dolinami i wąwozami. Ale niektórzy wciąż wierzą, że potrafią rozróżnić krzyki księcia od ryku wiatru, gdy szuka swojej prawdziwej miłości. Okej. Koniecznie muszę ci coś powiedzieć. Ty naprawdę wyglądasz na zdenerwowanego. Czy moja historia poruszyła cię tak bardzo tamtego dnia? Nie rozumiem, że ona jest prawdziwa. Dlaczego sądzisz, że wiesz, co rozumiem, a czego nie? Oczywiście wiem, że historia jest prawdziwa. To, że coś jest przeszłością, nie oznacza, że zostało zmyślone. Kto wie, może za 100 lat ludzie będą wierzyć, że bogowie nigdy nie istnieli, że byli naszym prymitywnym sposobem wyjaśniania niezrozumiałych rzeczy.
Zobaczycie zatem w wygnaniu bogów obraz rozumu triumfującego nad prymitywnymi przesądami. Nie to mam na myśli, spotkałem Berena i Luthien. Cóż, ta historia jest warta wysłuchania. Powiedz mi, czego doświadczyłeś. Niezła historia, nie masz przypadkiem żadnego dowodu? Byłoby nim lustro, ale niestety nie masz w niej żadnej magii. Szkoda, że moc lustra zniknęła. Wydaje mi się, że odkąd bogowie zostali wygnani, cała magia powoli zanika. Co pozostanie z historii, gdy znikną wszystkie dowody na to, że kiedykolwiek istniała? Czy zatem różni się ona czymś od fikcyjnej historii? Przepraszam, zamyśliłem się. W każdym razie dzięki za twoją historię. Prawdopodobnie wykorzystam jej część, jeśli nie masz nic przeciwko. Pomysł z lustrem wydał mi się ciekawy, ale prawdopodobnie będę musiał go jeszcze trochę upiększyć. To nie był pomysł, tak było naprawdę. Może tak być, ale wymysł, podobnie jak twoja historia, jest czymś nieuchwytnym. Z neutralnego punktu widzenia te dwie rzeczy prawie się nie różnią. Poza tym muszę zwracać uwagę na to, czy moja publiczność chce usłyszeć taką wersję. W przeciwnym razie pomyślą, że chcę ich wystryknąć na dudków. Jak myślisz? Chcę jeszcze raz podziękować. Proszę, 200 roperii dla ciebie. Dzięki za prezent. Zajrzysz za jakiś czas, może będę miał nową historię. Opowiedz mi historię. Za 50 roperii ci opowiem. Okej, na razie nie ma historii żadnej nowej. Więc zostawiamy tę sprawę. No i co, moi drodzy, zagadałam się. Zadań żeśmy pozbierali. Ale w sumie nie udało się dużo dzisiaj zrobić. Mimo to dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja jeszcze przyszłam tutaj zobaczyć, czy mogę kogoś pookradać. Margot, 42. Superowo. No i co? I myślę, że to by było już na tyle. Jeżeli wam się odcinek podobał, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam was na Discorda, link macie w opisie pod filmem, a ja lecę montować dla was ten odcinek. Dzięki i cześć!